Strzałeczka! Właśnie wracamy do Was z nagrywaniem fajnych przepisów, fajnych nowości. Będzie dużo teraz trochę z Podlasia, gdyż moja luba z Podlasia pochodzi, więc tak mnie zastanawiała kuchnia podlaska. Dzisiaj dla Was przygotujemy... Byłbym zapomniał, z moim nohalem już wszystko w porządku, prawie, zobaczymy. No dobra, no to przechodzimy do naszego fajnego zadania, na jakim jest smalec. Tak, nietypowy smalec. Widzicie przed nami fasolę białą. Wcześniej namoczyliśmy ją sobie 12 godzin. Przez noc sobie przystała, napęczniała, jest naprawdę super. Do tego wykorzystamy sobie jedno jabłko. Jedno jabłko, dwie cebule, pół łyżeczki soli, fajna duża szczypta pieprzu i majeranek, jedna łyżeczka. Dobra, do przygotowania smalczyku trzeba najpierw naszą fasolę ugotować. Tak, można też z puszki wykorzystać, dwie puszki. Zaznaczam, że fasoli jest 200 gram. Nie mniej, nie więcej. 200 gram. Do przygotowania smalczyku z puszki trzeba dwie puszki. Właśnie. Tylko pamiętajmy, że... Później wytłumaczę. Dobra, no to przechodzimy sobie do gotowania naszej fasoli. Siup do garnka. Woda. Tak mniej więcej 10 cm odległości od fasoli i gotujemy na wolnym ogniu. Później się zobaczymy, bo myślę, że jakieś 2 godzinki na wolnym ogniu będzie się gotować fasola. W międzyczasie sobie zetrzemy jabłko, pokroimy w drobną kosteczkę cebulę i będziemy czekać na naszą fasolę. Właśnie, cały czas właśnie, ale to nic. Dobra, mamy ugotowane naszą fasolę. Zostawiamy sobie trochę wody. Do miseczki przesypujemy. I będziemy gnieść widelcem. Tak, gnieść widelcem. Nie przez jakąś maszynkę czy coś, tylko gnieść widelcem po to, żeby zostało troszeczkę grudek. Żeby to fajnie wyglądało. Troszeczkę pracy nas czeka, ale fajnie, ładnie. Właśnie nam się tutaj ta fasola ugotowała. Teraz tak, przystąpimy przedtem do przygotowania sobie naszej cebuli z jabłkiem. Cebulę smażymy, 6 łyżek oleju, żeby była taka szklista, ale delikatnie podrumieniona. Później damy sobie jabłka do tego i do naszej rozmięcionej fasoli. Dobra, zabieramy się do smażenia. Rozgrzewamy patelnię z olejem, z 6 łyżkami. Teraz rozgniatamy sobie fasolę. Bardzo dokładnie widelcem. Właśnie w ten sposób. A po co nam woda po gotowaniu? A z tego względu, że jeżeli będzie fasola troszeczkę zbyt gęsta, właśnie, to się doda troszeczkę wywaru z gotowania. Właśnie widzę, że... Ale to na samym końcu, jak się doda wszystkie składniki. Ale chyba trzeba będzie dodać troszeczkę wywaru. Troszeczkę nam ta przerwa trochę długo potrwała ze względu na to, że no musiałem dojść do zdrowia po operacji, ale już jest w miarę wszystko w porządku. Można wrócić, tylko trzeba uważać. Dobrze to powyciskać. Złożymy naszą cebulkę.
już nam się fajna papka zrobiła. Powiem wam fajną rzecz, jak chcecie mieć skwarki w tym smalczyku, lubicie skwarki, to wystarczy sobie przyprażyć ziarna słonecznika z troszeczkę solą, na maśle albo na oleju, jak kto woli, ewentualnie teraz po smażeniu cebuli. I powiem wam, że to jest bardzo, bardzo smaczne i bardzo zdrowe. Przede wszystkim bardzo zdrowe. O proszę, tak to wygląda. Dodajemy sobie pieprz. Majeranek. I sól. Trzeba wszystko teraz wymieszać. I czekamy na cebulkę. Ściągamy z ognia i dodajemy całość. Do naszej fasoli. Dokładnie wszystko mieszamy. Myślę, że delikatnie trzeba podlać wywarem. No, odrobinę. O. Trzeba go rozluźnić. O właśnie. Jest idealny. Proszę bardzo. I oto nasz smalczyk jest gotowy. Chwila, trzeba spróbować. Powiem wam, zajebisty. Naprawdę sztosik. Polecam każdemu. Może odrobinę więcej soli. Ciupkę soli, ciupkę pieprzu. Proszę, nasz produkt finalny jest gotowy. Bajeczka. Palce lizać. Naprawdę. Nie spodziewałem się, że wyjdzie taki świetny efekt. Pierwszy raz go robię, pierwszy raz go jem. Polecam każdemu. Kto dba o zdrowie, chce być zdrowy, to polecam. Jeden taki smalec i drugi taki smalec. Poezja. Na kanapki, do wszystkiego. Bomba. Dziękujemy serdecznie za cierpliwość, którą okazaliście przez moje dolegliwości. Dziękujemy za wszystkie subskrypcje, oglądalność. Zapraszamy na następne odcinki. Będą fajne odcinki. Trzymajcie się. Strzałeczka!